Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Macherek. Witamy Cię, Maćku. Witam serdecznie. No i rozmawiamy przed kolejnym ligowym spotkaniem z Astorią Bydgoszcz tym razem, ale zanim do tego spotkania przejdziemy, jeszcze trochę o derbach. Zaszły już emocje po tym środowym pojedynku ze Spójnią Stargard? No na pewno, już myślimy o tym niedzielnym spotkaniu z Astorią, to jest dla nas najważniejsze. No i do tego spotkania się przygotowujemy już. Ze Spójnią Stargard wygraliśmy między innymi dlatego, że bardzo dobrze rzucaliście z dystansu. Według mnie, myślisz, że to też, że ten akurat fragment gry w koszykówkę będzie kluczowy w Bydgoszczy? No nie wiem, trudno powiedzieć. No, w Krośnie akurat nam nie wpadało i to była przyczyna naszej porażki. Natomiast no, we wczorajszym spotkaniu, przedwczorajszym spotkaniu mieliśmy no, wysoki procent zrzutów za 3 punkty i praktycznie Spójnia nie miała nic do powiedzenia. Właśnie, dominowaliście też w grze pod deskami, bodajże 20 zbiórek na plusie dla Was. W Bydgoszczy chyba nie będzie tak łatwo pod tymi deskami. Na pewno mają tam dobrych podkoszowych jak Dorian Schittenholm czy Leidych. Birwagen też się tam włącza w walce o deskę, jest Wojtek Fraś, więc deskę mają mocno. Natomiast no, jeśli chodzi o to spotkanie ze Spójnią, te 20 więcej zbiórek, to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że trafialiśmy po prostu i nie mieli po czym zbierać. No właśnie, ta Astoria Bydgoszcz to taki troszeczkę niewygodny przeciwnik. Co prawda znajdują się w końcowej stawce, w końcowej części tabeli, ale pokazują, że potrafią w tym sezonie zaskakiwać. Jak myślisz, jak będzie w najbliższą niedzielę? No, mam nadzieję, że z tego pojedynku wyjdziemy zwycięstwo, natomiast na pewno no, to jest ciężki teren. Astoria gra dobrze u siebie, jest to nieobliczalny zespół, z każdym mogą wygrać, z każdym mogą przegrać. Są bardzo waleczni i na pewno ciężki ten mecz nas czeka. No właśnie, nie wiem, czy podzielasz moją opinię, która brzmi, że równie kluczowe do odniesienia zwycięstwa będzie powstrzymanie Birwagena. Jest to jeden z najlepszych strzelców ligi w tej chwili. No, jest numer jeden, no, jeśli chodzi o punkty w tym sezonie. Natomiast ostatni mecz z Toruniem zanotował chyba 2 celne rzuty na 17 z gry, więc widać, można go powstrzymać i mam nadzieję, że nam też to uda. No jakie oczekiwania względem swojej gry prywatnie masz w głowie w tej chwili? No ja chciałbym zagrać na takiej skuteczności jak ostatnio, natomiast no, moja postawa akurat nie jest aż tak taka ważna, żebyśmy, najważniejsze jest to, żebyśmy wygrali mecz. Nie muszę akurat ja zagrać dobrego meczu, czy załóżmy tam, czy tak jak ostatnio było, czy Marek Wiszczuk. Najważniejsze, żebyśmy wygrali i to jest najważniejsze w tym. Po raz kolejny w meczu ze Spójnią uaktywniła się nasza zespołowość. Ponad 3 czy 4 zawodników, teraz nie jestem pewien, miało ponad 10 punktów zdobytych na swoim koncie. Kilku zawodników zmierzało do tej granicy 20 punktów. Cały AZS Radex był blisko zdobycia setki. Daje to jakiś komfort psychiczny? No na pewno. No, w każdym meczu możemy liczyć na innego zawodnika. To jest zależność od tego, jaki ma dzień, jaką ma dyspozycję dnia. Dodatkowo tego, że mieliśmy tam ponad 10 punktów paru zawodników, to mieliśmy aż 29 asyst. No to jest naprawdę bardzo dużo. Spójnia miała 22, to tak samo jest dużo, natomiast 29 asyst, to nie pamiętam, czyśmy mieli w tym sezonie aż. Co myśli sobie Maciek Majcherek, gdy słyszy hasło playoff? No to jest nasz wymarzony cel. No, walczymy o to od trzech lat i mam nadzieję, że w tym roku nam się uda, choć naprawdę liga jest tak równa i tak ciężkie mecze są co tydzień, że naprawdę będzie o to trudno. Jeszcze takie pytanie na koniec. Liga jest tak skonstruowana, że drużyny od miejsca 1 do 8 walczą w playoffach. Dwa kolejne miejsca, czyli 9-10, to tak można powiedzieć kolokwialnie wakacje. No i reszta zespołów walczy w playoutach. Jeżeli nie playoffy, to satysfakcjonują Was miejsca od 9 czy 10, czy wolelibyście pograć dłużej? Na pewno każdy by wolał pograć dłużej, ale wiadomo, że ta walka w playoutach to jest jednak duże ryzyko i nie wiadomo, czy przypadkiem jakaś dyspozycja dnia tych zespołów z niższych rejonów tabeli nie będzie na tyle dobra, żeby nas pokonać. Natomiast no, nie myślimy o tym, że będziemy grali w playoutach. Nastawiamy się tylko i wyłącznie na playoffy i to jest nasz główny cel. Karol Pytyś ostatnio w jednym z pomeczowych wywiadów powiedział, że wygramy wszystko. Podzielasz jego opinię? Mam taką nadzieję. No, mecze wszystkie są do wygrania, zarówno w Bydgoszczy, jak i ze Śląskiem u nas i w Ostrowie Wielkopolskim. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Dzięki serdecznie.